24 lipca w Zajezierzu odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po której zgromadzeni goście, wśród których znalazła się również Lidia Ligorowska, radna Rady Powiatu Kozińskiego, przeszli na plac naprzeciwko kościoła, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dowódca uroczystości, młodszy brygadier Rafał Zielony, złoży meldunek prezesowi zarządu oddziału wojewódzkiego, druhowi Zbigniewowi Gąbkowi o rozpoczęciu uroczystości. Panie strażacy! Panie strażacy! Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej. Szanowni mieszkańcy Zajezierza i gminy Sieciechów, druhowie strażacy. Dziś w Zajezierzu mamy niezwykle uroczysty dzień. Dzień przekazania samochodu marki Inveco dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajezierzu. To dzięki takim instytucjom jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Państwowej Straży Pożarnej i gminy Sieciechów udało się pozyskać ten samochód, którego wartość wynosi ponad 840 tysięcy złotych. Samochód ten jest wspaniałym wsparciem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajezierzu i znacznie podniesie jej sprawność bojową. Dzisiejszy dzień jest też okazją, aby podziękować Wam, drodzy druhowie, drodzy strażacy, za Waszą bezinteresową służbę gminie Sieciechów, która wymaga wielkiego poświęcenia, odwagi oraz gotowości narażenia własnego życia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Szanowni strażacy, uczestniczycie nie tylko w szeroko pojętych akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale uczestniczycie również w życiu lokalnym społeczności. Dziękuję także za Waszą obecność podczas organizowanych uroczystości gminnych i kościelnych, za to, że jesteście zawsze w ważnych momentach dla naszej gminy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego samochodu strażackiego. Drodzy strażacy, życzę, aby ten samochód służył długo i abyście nim szczęśliwie wracali z każdej akcji, aby sprawował się jak najlepiej i służył mieszkańcom całej gminy, niosąc pomoc w chwilach zagrożenia. Wierzymy, że Bóg stworzył świat i wszystkie jego żywioły, wodę, powietrze, ogień, światło. Wierzymy, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dzisiaj dziękujemy Bogu za odwagę i poświęcenie naszych braci, druhów, strażaków. Prosimy Go o błogosławieństwo dla ich trudnej, niebezpiecznej pracy, której będą się posługiwali tym nowym samochodem bojowym, by ratować życie i mienie swoich bliźnich. W celu zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Województwa Mazowieckiego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazują Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajezierzu średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-3x30 Inveco. W imieniu przekazujących akt podpisał nadbrygadier Jarosław Nowosielski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Ogromnie się cieszę, że w dniu dzisiejszym możemy przekazać ten wspaniały samochód, który będzie wspomagał Państwa pracę, Państwa działalność na rzecz gminy Zajezierze, ale również na rzecz całego województwa mazowieckiego. Życzę, by ten samochód zawsze dowiózł Was do każdej akcji i żeby z tej akcji z Wami wrócił szczęśliwie, żebyście zawsze w akcjach mogli na niego liczyć. Chciałbym podziękować tym, którzy mądrze i dobrze zrobili, wnioskując o ten samochód, ale również i tym, którzy są darczyńcami. Takich samochodów co roku w województwie mazowieckim przybywa nam kilkadziesiąt.
Jest to wynik dobrej współpracy darczyńców. Posiadanie takiego sprzętu wpłynie na efektywność waszej służby, drodzy druhowie, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Sieciechów. Dziś, podczas pikniku rodzinnego, możecie dzielić radość z otrzymanego tego sprzętu. Niech zaplanowane przez organizatorów atrakcje dostarczą wielu uśmiechu i sprawią, że ten dzień upłynie pod znakiem dobrej zabawy. Krzysztof Wolski, starosta powiatu kozienickiego. Pojazd ten podniesie wasz potencjał ratowniczy, potencjał operacyjny. Natomiast ja jeszcze mam nadzieję, że ten pojazd będzie takim magnesem, który będzie ściągał dziewczęta, chłopców z waszej miejscowości do struktur waszej jednostki OSP, widząc taki sprzęt, taki potencjał. Pojazd ten to również jest jednym z elementów, który tak naprawdę przybliża was do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli można powiedzieć do elity wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego kraju. Doposażenie naszej jednostki niezbędny sprzęt oraz narzędzia podniosły możliwość bojowe. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wpłynął na poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sieciechów pod względem zagrożenia naturalnych i technologicznych. Jako przedstawiciel jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajzierzu, korzystając z okazji, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, bez których zakup nowego samochodu byłby niemożliwy. Strażacy oraz mieszkańcy Zajzierza i całej gminy Sieciechów pragną jeszcze raz podziękować wszystkim za pomoc w zakupie samochodu naszej jednostki. Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. Dziękuję. Dowódca, młodszy brygadier Rafał Zielony złoży meldunek prezesowi Zbigniewowi Gołąbkowi o zakończeniu uroczystego apelu z okazji przekazania samochodu dla OSP Zajzierze. Dziękujemy wszystkim zebranym za udział w uroczystości. Po części oficjalnej spotkania chętni mogli wziąć udział w pikniku rodzinnym. Oprócz atrakcji typowo biesiadnych, organizatorzy przygotowali również m.in. punkty konsultacyjne dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, programu Wspieraj Seniora czy programu priorytetowego Czyste Powietrze. Nie zabrakło również stanowiska promującego szczepienia przeciwko COVID-19.